Jest godzina 13.11. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie i witam również w studio mojego kolejnego gościa, dr Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, zawsze koniec roku to jest taki czas podsumowań. Rozmawiamy o tym, co się udało, czego się nie udało. Czy to był trudny rok dla kultury? Ja chyba posłużę się na wstępie słowami pana premiera Piotra Glińskiego, który powiedział, że to był wytężony rok ciężkiej pracy i myślę, że tak trzeba o to podkreślić. Mianowicie ten rok był obarczony chyba rzeczami, o których sobie nie zdawaliśmy wcześniej sprawy. Pierwsza rzecz to dalsza część pandemii, no i później od lutego wojna, chociaż ta wojna rozpoczęła się 8 lat temu na Ukrainie, ale ten rok doświadczył Ukrainę. Pamiętamy również o naszych kolegach, artystach z Białorusi, bo również opozycja białoruska od 2 lat od sfałszowanych wyborów stara się i domaga się na arenie międzynarodowej swojego głosu, więc pomagamy kulturze białoruskim i artystom białoruskim. Ale bym chyba z drugiej strony powiedział tak, że dużo dobrego się również się działo. Przede wszystkim zwiększyły się nakłady na kulturę i tutaj zasługa właśnie premiera Glińskiego, który z ministrem Sejnym bardzo dbał i zabiegał, żeby było jak najwięcej tych środków. I dużo rzeczy się dobrych działo. To znaczy, że państwo zaczęło działanie o charakterze takim interwencyjnym, pokazało, że ci ludzie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mówię to o programach wspierających artystów, zapomogi socjalne, to w ciągu tych 2 lat to ponad 40 milionów złotych, które zostało wydane. 23 tysiące artystów skorzystało z tych środków. Narodowe Centrum Kultury realizowało te działania. I można powiedzieć tak, że ten rok bym z punktu widzenia Narodowego Centrum Kultury określił, że on miał trzy wymiary. Wymiar międzynarodowy, to właśnie powiedziałem o Ukrainie i o Białorusi, ale również Festiwal Eufonie, Festiwal Europy Środkowo-Wschodniej, pokazujący muzykę właśnie tego regionu. Z Polski, z Czech, Słowacji, z Węgier, z Bułgarii, z Rumunii, z Chorwacji również. Z krajów nadbałtyckich. Ta muzyka się dobrze zakorzeniła, pokazując, że ma duży potencjał. W tym roku podczas festiwalu przyjechało 600 artystów z 12 krajów. Ten festiwal ma charakter międzynarodowy i ta obsada była międzynarodowa, więc to bardzo cieszy. Na poziomie ogólnopaństwowym to duże wydarzenia i duże festiwale, jak choćby Wschód Kultury, który odbywa się w Rzeszowie, w Lublinie i w Białymstoku, to kilka dni działań festiwalowych. To w każdym z tych miast to jest od kilkudziesięciu wydarzeń w różnych wymiarach, to wsparcie, bym powiedział, na poziomie lokalnym, co jest bardzo istotne, czyli domy kultury, gminne ośrodki kultury. W Polsce jest około 2185 takich jednostek, łącząc z centrami kultury to jest około 4200 instytucji. Te instytucje otrzymały, samorządowe instytucje otrzymały wsparcie ze środków ministra kultury poprzez Narodowe Centrum Kultury w programach dotacyjnych i artyści, którzy swoją działalność poprzez różnego rodzaju instytucje i programy realizują. Narodowe Centrum Kultury wypłaciło, przeznaczyło na takie programy około 83 milionów, z czego skorzystało około 1400 instytucji. Więc mógłbym tak powiedzieć, przez różnego rodzaju mnożniki. Trudny czas w kategoriach międzynarodowych, ale polska kultura, polscy artyści pokazują, że mają dużo do zaoferowania tu w Polsce, jak również na arenie międzynarodowej. No właśnie, panie profesorze, bo to bardzo ważny wątek, czyli to, co dzieje się od 24 lutego, wpłynęło na wiele płaszczyzn naszego życia i na początku, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale były w ogóle dylematy, czy nie odwoływać pewnych wydarzeń bardzo radosnych, bo jak tu się cieszyć i jak tu się bawić, prawda, kiedy nasi sąsiedzi, kiedy obok nas tak naprawdę jest wojna i rozgrywa się dramat. I pamiętam, że na początku właśnie tego okresu, tej eskalacji, były takie konflikty i wtedy też zmieniły się chyba profile tych imprez, programy tych imprez, to znaczy wiele imprez było poświęconych, to był taki gest naszej solidarności, solidarności muzyków z muzykami ukraińskimi, artystów. Pan się ze mną tak zgodzi? Tak, ja bym powiedział, że właśnie kiedy chyba słowa mistrza, który odszedł, twórcę,
Teatru Kamienica, który właśnie mówił, żeby kontynuować to dzieło. To jest chyba bardzo ważne i tak się również stało w tym roku. Znaczy w 2021 rok to były projektowane wydarzenia, które mają być w 2022. Zawsze ta przyszłość jest trochę nieprzewidywalna, trudno sobie skalkulować ją. Ale te działania, które zostały zaprojektowane, one zostały dostosowane również do tego kontekstu, o którym pani była uprzejma powiedzieć. Mianowicie tak, żeby włączyć właśnie tą falę naszych kolegów, przyjaciół, jak zwykłych osób, które przyjechały do Polski i uzyskały schronienie chyba we wszystkich wymiarach. W naszych domach państwo reagowało właśnie na tą działalność i instytucje kultury. Tak, żeby oferta kulturalna była dostosowana właśnie do tych oczekiwań. Specjalne zbiórki, koncerty, współpraca, która właśnie była często na jednej scenie. Polscy artyści nie oddzielnie, w dwóch różnych kątach, tylko po prostu razem realizowali te działania. Bezpośrednia pomoc polskich artystów, którzy realizowali te działania na Ukrainę. Ale pamiętajmy o tym, że te ponad 1,5 miliona osób, które przebywało na terenie Rzeczpospolitej, również otrzymały tę ofertę kulturalną, która była realizowana. I mnie osobiście to cieszy, że ten zryw ludzkich serc, ale również właśnie to, co państwo robi poprzez swoje agendy i instytucje, że pokazało, że można coś wspólnie realizować. Ale bym powiedział, w przypadku Ukrainy czy Białorusi, to nie jest tylko, że to jest kontekst w tym roku. Dlatego, że my od wielu lat współpracujemy, mamy dobrą tutaj płaszczyznę realizacji. I dlatego też chcę zapytać, czy kultura może przekazywać komunikaty ważne ważnym ludziom? Czy te wydarzenia, które miały miejsce w 2022 roku, czy to był też taki komunikat i dla Ukraińców, jesteśmy z wami, ale też i dla tego oprawcy, dla tego bandyty Władimira Putina, zobacz, my widzimy wszystko, co się dzieje, my reagujemy na każdej płaszczyźnie i też piosenką potrafimy ci powiedzieć, że jesteś złym człowiekiem. Tak się dzieje. Przede wszystkim repertuar rosyjski zszedł z agendy w polskich instytucjach, to znaczy to jest solidarność u różnych instytucji, niezależnie od tego, jakie mamy optyki, co to są za instytucje, ten repertuar nie był po prostu grany i wystawiany. To nie znaczy, że on nie jest ważny, bo mamy przecież mistrzów jak Buchakowa, to trudno o nim zapomnieć, czy Czajkowskiego, tutaj mógłbym wymieniać, ale to nie jest teraz czas, żeby wspierać kulturę rosyjską, trzeba powiedzieć hola hola, to nie jest ten czas i jeśli będzie taka polityka, to również na bazie kultury te wydarzenia będą wstrzymane i tak się również działo. A czy w ten sposób chcieliśmy, czy też państwo, czy te instytucje nasze chciały wymusić pewien odzew z drugiej strony? Odezwijcie się, powiedzcie coś, zareagujcie na to, co robi wasz prezydent. To ja bym powiedział tak, że przede wszystkim to jest ta ręka, dłoń szlachetna wystawiona dla Ukrainy i która została właśnie, ten uścisk szlachetny został odwzajemniony i pokazanie, że wspólnie mówimy jednym głosem. To nie jest głos, który jest oderwany. Polska razem z Litwą, Łotwą, Estonią przede wszystkim jakby w przestrzeni kultury wzywają do tego, żeby zmienić tę politykę w zakresie to, co robi Federacja Rosyjska i myślę, że ten głos w Europie i na świecie jest bardzo mocno, jest głośnie wyrażany i jest zauważalne, to jest ważne. Ale to jest z drugiej strony właśnie, jak można po prostu oprawcę i repertuar oprawcy traktować, że jest równoprawny. Nie, to nie ma takiej zgody i przyzwolenia. I właśnie te instytucje w Polsce, instytucje kultury, poprzez te główne instytucje, aż do tych najmniejszych, które realizują działania, powiedziały jednym głosem, nie, my nie chcemy tego. To ja muszę zapytać, to był trudny rok. My oczywiście patrzymy na sytuację na Ukrainie, martwimy się tym, jakie będą nasze rachunki, jakie będą nasze wydatki w przyszłym roku, ale czy Polacy szukali w tym roku właśnie w kulturze, właśnie w wydarzeniach kulturalnych, w tych festiwalach, w muzyce, w sztuce, tego ukojenia? Czy to jest ta przestrzeń też, za którą żeśmy się stęsknili? Bo przecież za nami pandemia, więc rzeczywiście to taki splot wielu przykrych wydarzeń i jakoś chcieliśmy się chyba w tym odnaleźć. Tak, były takie osoby, które przekazały taki swoisty fatalizm, że my po tej pandemii się po prostu nie podniesiemy. I to warto się sięgnąć do tych komentarzy, które były 2 lata temu. Ale spojrzysz na same muzea. Okazało się, że znowu muzea cieszą się tak wielkim zainteresowaniem, że są kolejki do instytucji muzealnych, że mamy dobre wystawy, wspaniałych muzealników, a przede wszystkim publiczność, która szuka.
ten repertuar, który pojawił się i hybrydowo, i w świecie wirtualnym, ale przede wszystkim właśnie w bezpośrednich wydarzeniach. To są w galeriach, to są spotkania koncertowe, festiwale, to są wydarzenia artystyczne na poziomie lokalnym, wojewódzkim czy ogólnopaństwowym. Chciałbym przypomnieć 11 listopada. Nagle okazało się, że nie tylko w Warszawie, ale te krakowskie przedmieście, które było wypełnione rodzinami. Ludzie radośnie się świętowali. To, co Biuro Programu Niepodległa przygotowało razem z Ministerstwem Kultury i również z instytucjami, które współpracują. Ale na poziomie lokalnym. To nie tylko jest warszawocentryczne. To są duże miasta, to są średnie miasta, to są małe miasteczka i obszary wiejskie. Ale to, co pan powiedział, nie ma tego bez wsparcia finansowego. Tak. Państwo, tutaj Ministerstwo Kultury wspiera jakby w trzech wymiarach. Pierwsze to jest wymiar finansowy. Ja bym powiedział, że to blisko 150 milionów, które bezpośrednio w różnych programach Narodowe Centrum Kultury wspiera instytucje i artystów. Druga rzecz to jest kapitał społeczny. Pokazywanie, że te różne instytucje ze sobą współpracują i szukają tej współpracy z instytucjami. I trzecie to jest wiedzieć, jak to po prostu zrobić, żeby dzielić się tą wiedzą. Na przykład, wspomnę Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, to blisko 1 100 000 000 zł, który właśnie z inicjatywy premiera Glińskiego pojawił się i on cieszy się zainteresowaniem. Remontowanie bibliotek, unowocześnianie tych miejsc kultury, wspieranie domów kultury, wspieranie organizacji pozarządowych. Warto również przypomnieć, co inne instytucje, choćby Narodowy Instytut Wolności wspiera, więc tych dużo wydarzeń się dzieli. I pan wyprzedził moje pytanie, dlatego że chciałam właśnie zapytać, jak to jest z tym czytaniem. Czytamy, czy nie? No ja nie ukrywam, że mam takie wrażenie osobiście, że tego czasu brakuje mi na to czytanie, ale jak już znajdę ten czas, to czytam i chłonę ten moment, bo to jest moment wyciszenia. Ale pytanie, czy my od małego, czy rzeczywiście teraz te nasze dzieci, nasze pokolenia młodsze uczą się czytać dla przyjemności, a nie z przymusu? Jak to jest, czy starsze pokolenia teraz też czytają? Czy jednak przechodzimy do tej bardziej elektronicznej wersji, czyli audiobooki i tak dalej, i tak dalej? Bym powiedział, że warto zacząć już dziś święto czytelnictwa, bo każdy dzień, czytelnictwo zaczyna się 1 stycznia każdego roku i kończy się 31 grudnia. Jeszcze mamy czas, ostatnie chwile, żeby coś przeczytać. Czy to jest poezja, czy to jest literatura faktu, czy to jest beletrystyka, każdy znajdzie coś dla siebie, choćby komiks. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest ważne, że państwo jakby angażuje poprzez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury to koordynuje, Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera czytelnictwo. Ale gdzie to się zaczyna? Zaczyna się zawsze to w rodzinie i w domu. Trzeba czytać swoim najbliższym. Są książki taty, mamy, są książki dzieci. Wieczorem, żeby był ten rytuał, który jest powtarzalny i jest sekwencja zdarzeń. Codziennie po prostu spędzamy chwilę czasu z najmłodszymi, czytając im. I wtedy one traktują to, że ten nawyk zostaje zakorzeniony. I kiedy przychodzą do szkoły, po prostu czytają. Teraz jest dobry czas, żeby właśnie jeszcze przed Sylwestrem coś przeczytać, albo na początek nowego roku. I już wtedy, mówię, z 1 stycznia mamy pierwszą książkę przeczytaną. To może być też postanowienie noworoczne. Walentynki z książką. Czytajmy po prostu naszym najbliższym. Idźmy na randkę do restauracji. Romantyczność. Polecam wiersz. Poezję. Właśnie mieć ten tomik wierszy ze sobą. To Instytut Literatury, który wspiera. Ale bym powiedział chyba, że nie ma osoby, która by kwestionowała czytelnictwo. Warto jest teraz tylko, żeby zainspirować te osoby, które szukają potrzeby tego czytelnictwa. Takim pierwszym miejscem jest biblioteka i czytelnia. W Polsce jest około 8 tysięcy takich instytucji. Jeśli ktoś powie tak, mam różnego rodzaju wydatki, o czym pani mówiła, szukamy po prostu i staramy się zoptymalizować nasze budżety, to idźmy po prostu do czytelni, do biblioteki. Tam za darmo można książkę wypożyczyć, nie musimy za nic płacić. To również aktywizuje osoby, które są w 60+, żeby nie tylko w domu z telewizorem, ważne, ale żeby mieć książkę, żeby wyjść ze znajomymi, bo również w bibliotece i czytelnie ważne rzeczy się dzieją. Ale pani, wszystko zaczyna się właśnie w rodzinie. Oczywiście, że tak, ale to też muszę tu powiedzieć o pięknej inicjatywie, która w tym roku również miała miejsce, to znaczy seniorzy czytali nie swoim wnukom, tylko dzieciom Piękna. Z domów dziecka. To
tutaj są spełnione potrzeby bliskości, obecności, ale też i czytania, prawda? I to jest piękna inicjatywa. Warto wspierać takie właśnie inicjatywy. To jest piękny prezent, który możemy dać. Po prostu przeczytać z kimś na głos. Dlaczego? Dlatego, że to są przekazywanie emocji, to jest tembr głosu, to są niepowtarzalne chwile, kiedy mówimy, że zawsze jesteśmy na czymś po prostu, czymś zaoferowani, to warto po prostu wziąć książkę i powiedzieć tak, te 15 minut mam dla ciebie. 15 minut wspólnie coś poczytamy, albo posłuchaj, co ja czytam. Później to również jest, bym powiedział, to jest element ćwiczenia naszych kompetencji i kwalifikacji, kiedy mamy wystąpienia publiczne i nie trzeba się tak stresować, bo już wcześniej po prostu czytaliśmy. Tego się uczymy od maleńkości. Panie profesorze, ja muszę zapytać natomiast o rzecz, która też jest poruszana dzisiaj. Wszystko odbywa się też wiele rzeczy w przestrzeniach tych social mediów, prawda? Młodzi ludzie, TikTok i tak dalej. Narodowe Centrum Kultury również weszło w ten świat social mediów. Wyszło to jest przekaz do młodego człowieka? Bym powiedział, że dla każdego, który również korzysta, bo chyba... Czyli musimy iść z duchem czasu. Ja bym powiedział tak. Książka przede wszystkim musi być fizycznie w domu, bo ona nas inspiruje. Ale również, kiedy podróżujemy na przykład środkami komunikacji publicznej, samochodem, ten audiobook, który jest ważny, kiedy coś śledzimy również w internecie, no bo ten świat jest i rzeczywisty, i jest również ten świat, który jest wirtualny. I ważne, żeby wirtualnie również inspirować, zachęcać, szukać nawykowości i pokazać, warto czytać. Dobrze, to na koniec w takim razie największe wyzwanie Narodowego Centrum Kultury na 2023 rok to? To jest to, żeby wszystkie inspiracje, które ze strony naszych partnerów się pojawiają, móc zrealizować. I tego życzymy właśnie, życzymy w imieniu Telewizji Republika. Bardzo dziękuję panie profesorze za spotkanie, za rozmowę. Doktor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Czytajmy, szanowni państwo, mamy przerwę świąteczną, czytajmy dzisiaj i 1 stycznia, niech to będzie dobry początek naszych dobrych nawyków. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.